jeszcze raz powie pan całe zdanie. Pozdrawiam studentów AWF-u Katowice. Pozdrawiam studentów AWF-u Katowice. No i to... Super! No. Drodzy koledzy wykończeniowcy, budowlańcy, rodacy. Będę organizował niedługo szkolenie online i chciałem wam zapytać, czy chcielibyście wziąć w nim udział. Co będzie tematem tego spotkania? Otóż będzie to szkolenie na temat wyjścia z sytuacji, w której jesteśmy. Wydaje mi się, że jest to bardzo poważna sytuacja, w której teraz nasza gospodarka się znalazła. Prognozowane jest 20% bezrobocia. W porównaniu do 3-4, które mieliśmy teraz, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Możemy się spodziewać spadku cen za robociznę, ale też i spadek wynagrodzeń. Tak więc życzenia pracowników, którzy dostawali po 8 tysięcy i ciągle im było mało, no za chwilę będziecie mieli po kilka telefonów dziennie, prosząc, aby za jakąkolwiek stawkę zostać przyjętym do pracy, ponieważ kredyty trzeba spłacać i trzeba mieć na życie, żeby utrzymać rodzinę. Tak więc wydaje mi się, że realne stawki będą niedługo 12, 13, 15 zł na godzinę. Ale co z tego, kiedy znowu będziemy mieli ogrom ludzi, którzy chcą pracować, ale niewiele potrafią. Do tej pory moje doświadczenie polegało na tym, że no, ludzie przychodzili, odchodzili, ponieważ no, nie spełniali jakby podstawowych wymagań. Tak? Każdy, kto przychodzi świeży, opowiada, że jest dobry w tym i w tamtym, a tak naprawdę okazuje się, że dobry jest tylko we własnym mniemaniu. Tak więc tutaj zazwyczaj był z tym problem, że ludzie nie potrafili ocenić własnych kompetencji, jeżeli chodzi o to. Ja, jeżeli śledzicie mój kanał, wiecie, że jestem propagatorem i wielkim fanem rozliczania się za pracę, która została wykonana, tak więc nie według stawek godzinowych, nie według pracy na godzinę, czyli no, przyszedł ktoś, pracował, był w pracy, przepraszam bardzo, bo to jest różnica, pracował, a był w pracy. Pracował 7, był w pracy 10 godzin, z czego pracował 6 godzin i jeszcze trzeba było potem na drugi dzień coś poprawiać. No i niestety za te 10 godzin musieliście mu zapłacić, tak? Tak samo pracownik pracuje 260 czy 220 parę godzin w roku, a za 365 dni musicie mu płacić. Pracownik zarabiając złotówkę, dajmy na to, zarabiając złotówkę na siebie, musi na was zarobić jeszcze 3 złote. Tak więc zobaczcie, ile pracownik musi zapracować, żebyśmy my mogli opłacić ZUS-y, wszystkie opłaty z tym związane i no, żeby jeszcze dla nas coś było, bo tutaj no, nie jesteśmy organizacją charytatywną, tylko chcielibyśmy też oczywiście przy tym coś mieć dla siebie. Tak? Taki jest zamysł prowadzenia firmy. Szkolenie, które chcę zorganizować, będzie pokazywało, jak odwrócić teraz, bo to jest idealny teraz moment, żeby właśnie podjąć takie działanie, kiedy no, część z was już pewnie pozwalniała swoich pracowników. Ja nie mam pracowników w ogóle. Ci, którzy zwolnią swoich pracowników, no bo jeżeli 20% społeczeństwa, bo to nie, że naszej braci budowlanej nie będzie miało roboty, tylko społeczeństwo, tak? Czyli ci wszyscy, którzy w biurach podróży i tak dalej pracują i którzy nie będą mieli zleceń, to oni będą szukać roboty w wiecie gdzie. No, jak nie, do niczego się nie nadaje innego, no to gdzie pójdę? Do budowlanki. I będą po prostu walić drzwiami i oknami do budowlanki, oczywiście do innych branż też. Ale z tego, co właśnie zamieściłem, też wam link pod spodem, żebyście mogli zobaczyć kanał faceta, który świetnie na podstawie badań, które przeprowadził, zrobił film, który no, w sposób rzeczowy wam wyjaśni, na czym polega ta cała sytuacja teraz w naszej gospodarce, jakie są prognozy. Stąd też wziąłem te nasze 20% bezrobocia, te moje 20% bezrobocia, które jest szacowane. Nie sugerowałbym oglądania telewizji, ponieważ tam są zawsze upiększone obrazy pokazywane, a jednak ci, którzy działają nieformalnie, ci, którzy no, robią to dla fanu albo dla czystej chęci poinformowania kogoś, są bardziej rzetelni i no, nikt na nich raczej nie stara się wywierać wpływu. Wracam do szkolenia, więc na tym szkoleniu pokazałbym, jak w tym momencie, w którym teraz się znajdujemy, dogadać się z pracownikami tak, aby był
każdy zadowolony z tego, tak? Czyli żebyś ty był zadowolony i żeby pracownik też wiedział, ile zarobi pieniędzy. I żeby też oczywiście był z tego powodu zadowolony. Bo nie jest sztuką mieć pracowników 10, tylko mieć, dajmy na to, 3, którzy zarabiają tyle, co tych 10 pracowników. Ja przetestowałem te metody, o których będę mówił i one działają świetnie. Działają świetnie i sprawdzały mi się i każdy z nas był zadowolony w stosunku do tego, co zazwyczaj płaciłem pracownikom na godzinę, to jeżeli przeszli za wynagrodzenie, za zrobioną robotę, czyli według metrów, czy według jakiegoś tam kosztorysu, to każdy z nas był zadowolony i nie narzekał ze współpracy. Tak więc pokażę Wam metody, na których sam pracuję i mam nadzieję, że będziecie chcieli z tego skorzystać. Piszcie w komentarzach, czy bylibyście takim szkoleniem zainteresowani. Zrobilibyśmy je w tygodniu, w jakimś, nie wiem, poniedziałkowy wieczór, tak żeby weekendy były dla każdego wolne. Życzę Wam dużo pracy, dużo zleceń, no i zdrowia przede wszystkim. Trzymajcie się z Poznania, Zygmunt Rolicz. Pozdrawiam, dziękuję, do usłyszenia, hej!